jest coś takiego jak instynkt zjazdu. To się daje czuć, to się daje widzieć. Czasami bywa gorąco, wieją rozmaite wiatry, skrzydła tego wiatraka trzeszczą, wydaje się, że lada chwila pękną. Potem przychodzi powiew światła i rozumu, młyn rusza i oto zaczyna się sypać pierwsza mąka tego niezwykłego młyna. Pozwólcie, że przypomnę słowa świętego Pawła, który do podobnych ludzi, co my, w podobnej sytuacji, tak pisał. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Myślę, że wielką wartością tego zjazdu jest fakt, że ludzie tutaj porzucili kłamstwo. Znał mój sposób myślenia, rozszyfrował mnie dość szybko, więc nie było potrzeb naszych kontaktów. Rozumieliśmy się na mruczanko. Słyszałem go wystąpienia w różnych miejscach, czytałem parę tekstów. Wyjątkowo mi odpowiadał sposób myślenia i wyciągania wniosków. Więc jak mówię, zaliczyłem go do ludzi wybitnych, wielkich, którzy nie przeszkadzać im w pracy. Dlatego nie przeszkadzałem. Wiedziałem, że robi dużo, wiedziałem, że dobrze. I to tylko na tyle mnie to interesowało.